24 godziny. Dokładnie tyle czasu razem z Natalią będziemy mieli na zrobienie 100 ukrytych pod tymi polami wyzwań z wielkiej zdrabki przeżyć dla pary. Jak widzicie, wszystkie zadania są podzielone na różne kategorie i będzie na przykład drobne przyjemności, trochę większe wyzwanie, przygoda, wspólna aktywność albo tajemniczy znak zapytania. I najlepsze jest to, że ani ja, ani Natalia nie mamy zielonego pojęcia, co pod tymi polami się znajduje. Za chwilę oczywiście zaczniemy to drapać i wykonywać po kolei zadania i no mam nadzieję, że zrobimy ich jak najwięcej, ale za każde zadanie, którego nie uda nam się zrobić, na wasze konto poleci 10 zł. To oznacza, że jeżeli zrobimy dzisiaj na przykład tylko 10 zadań, a 90 nie damy rady, to ktoś z was otrzyma od nas 900 zł. Jeśli zrobimy powiedzmy 40, a 60 nie, to ktoś z was dostanie 600 zł i po prostu im więcej zadań zrobimy, tym no mniej ktoś z was dostanie. Chociaż powiem wam, że obawiam się, że tam będą takie zadania, że w 24 godziny no zbyt wiele ich nie zrobimy. W trakcie tego filmu powiem wam, co trzeba będzie zrobić, żeby no mieć szansę na zgadnięcie kwoty za niezrobione przez nas zadania, więc oglądajcie uważnie. Ale zanim zrobimy pierwsze pole ze 100, które mamy na tej zdrabce, to strzelcie łapkę w górę, jeśli taki pomysł na film wam się podoba i spróbujmy robić tutaj 30 tysięcy lajków, bo wtedy nagramy kolejny film, w którym będziecie mogli zarobić, no jeśli czegoś nie uda nam się zrobić. Więc poza lajkiem koniecznie też zasubskrybujcie mój kanał, robiąc to samo, co w tej chwili widzicie na palcu, tyle tylko, że tam na dole pod ekranem obok mojego awatara. No dobra, jak widzicie mamy 14:00, więc do jutra do godziny 14:00 Natalia musimy zrobić jak najwięcej tych zadań i które drapiemy jako pierwsze? No właśnie nie wiem, przygodę? Przygoda może być długa, może coś szybszego. To drobne przyjemności? Kurde, no drobne przyjemności brzmi jakby tam było coś łatwego, więc dobra Natalia, próbujemy, drap i zobaczymy co będzie na początek. Uwaga, idźcie na długi spacer po lesie, no nie no. Generalnie widzowie, możemy to zadanie skipnąć, ale nie możemy już wtedy do niego wrócić, nie? Czyli... Ja bym chłopaka rozrobiła, bo nie wiemy jak trudne są inne zadania. No dobra, ale zobacz, zanim wiesz, pojedziemy, dojedziemy w ogóle, to stracimy myślę gdzieś koło godziny lekko. Ja myślę, że inne zadania będą w minuty do zrobienia? No mam taką nadzieję, to... No co ty? Nie Natalia, to jest bez sensu, nie ma co tracić czasu, drapiemy kolejne, a póki co dyszka idzie na konto widzów. Które teraz drapiemy? No te drobne przyjemności, myślałem, że będą bardziej przyjemne i szybsze. To może teraz jakaś wspólna aktywność. A uwaga, wspólna aktywność widzowie. Weźcie udział w grze miejskiej. Dobra, słuchajcie, pisałem w App Store, że gra miejska i generalnie tutaj wyskoczyła jakaś gra miejska Biblioteki Gdańskiej i ja już to pobrałem, ale Natalia znalazła, że... O, niżej jest jeszcze gra miejska o nazwie Entre Gdańsk. Dobra, pobrałem te aplikacje, teraz uwaga, klikamy start. Czy chcesz zapoznać się z... Tak, dobra. Okej, tutaj jest na czym ta gra polega. O, gra miejska czeka na ciebie 23 miejsca. Dobra, naciskamy start i uwaga, wybierz, aha, swoje imię i postać. Mamy pierwszą zagadkę. Jaka będzie suma po dodaniu do siebie dwóch złotych dat? Jest tu brama wyżynna, czyli na tej bramie chyba będą jakieś dwie daty. A, i tutaj słuchajcie, możemy wpisać, czyli suma do jakichś dat. Nie wiem, wpiszmy 5000, nie wiem, 80, zobaczmy. Podpowiedź numer 1, czy byłeś już po drugiej stronie bramy? Aha, czyli chyba widzowie musimy tam pojechać. Dobra, słuchajcie, jest tutaj ta brama, Natalia, 1588. Okay. Tak jest. Mam nadzieję, że było to widać, bo u góry tych filarów były właśnie cyfry. Był rok 1538. 88 i teraz musimy jeszcze podjechać od drugiej strony, bo tam ma być Natalia druga data jakaś, nie? A od drugiej strony jest 1884. Dodaliśmy te dwie liczby, wyszło 3472. Wpisujemy teraz tę odpowiedź tutaj i uwaga widzowie, tak jest. Brawo. Chyba się udało, mamy to. Natalia, zagraliśmy w grę miejską, więc zadanie chyba zaliczone, nie? Zaliczone, oczywiście, że tak. W takim razie póki co jedno zadanie zrobione, drugie zadanie nie zrobione, ale lecimy teraz z trzecim polem do drapania. Tym razem w trochę bardziej polowych warunkach, a Natalia, które drapiemy? Czegoś nie mieliśmy. Teraz jeszcze raz drobne przyjemności. Dobra, okej, okay. Może będzie coś lepszego, bo to też była, nie? Drobna przyjemność. Tak. Dobra, widzowie, trochę słabo się to drapie, ale jest urządźcie degustację... Czekolady. Czekolady, bez kitu. Nie, no to robimy Natalia, koniecznie. Idziemy kupić jakąś czekoladę i robimy degustację. No dobra, widzowie, czekolada kupiona i to nie byle jaka, bo jak widzicie, Lindt Excellence, no skoro degustacja, to na bogato. A i Natalia, jak się robi degustację, to się bierze mało, nie? Po prostu jeden kawałeczek. Tak, dokładnie. No bo to degustacja, widzowie. A tutaj ten jeden kawałeczek jest całkiem spoko. To jest jedna kostka? Jest cienki. Okej, okay, dobra, próbuj na to, ja degustuj znaczy się. Czuwam tutaj waniliowe nuty smakowe. Okej, okay. Ja też w takim razie uwaga. Dokonuję degustacji. No i dobra, tym razem trochę szybciej kolejny punkt zdobyty. Dobra Natalia, może jeszcze raz dodam przyjemność, co? Bo to było no fajne. Dobra, dawaj. Spróbujmy, zobaczymy, może też będzie coś szybkiego. Chyba coś długiego. Schowajcie karteczki z komplementami dla siebie nawzajem w zaskakujących miejscach, co? W sumie łatwo Natalia, musimy kupić karteczki, napisać jakieś komplementy i schować w jakichś nietypowych miejscach, tak? Dokładnie. Dobra, przyszliśmy do tej Gera i udało nam się znaleźć takie mini notesy. Tak, wybierzemy z nich karteczki i będziemy mieli, tylko Natalia coś do pisania, ale nie, chyba masz w torebce, nie? Długopis? No dobra, słuchajcie, karteczki kupione i Natalia
Natalia, zapisz komplement dla mnie jakiś. Zobaczymy, co tam będzie, widzowie. Jesteś... No tego nie musiałaś zapisywać akurat. Zabawny. O, jest takim serduszkiem. Dobra, super. Teraz musisz to schować w jakimś typowym miejscu, a daj mi, ja napiszę swoje. W sensie komplement dla ciebie. Dobra, słuchajcie, ja zapisałem, że Natalia jest kochana i uczynna, więc moim nietypowym miejscem, do którego schowam tą karteczkę, będzie skarpetka. Więc okej, ja już zaliczyłem. Teraz Natalia, ty musisz się schować. Dobra, moim nietypowym miejscem będzie stanik. Nie, no błagam się. O nie, dobra, widzowie. Nietypowe to nietypowe, tak? Dobra, cięcie. Minęła godzina i 13 minut i póki co idzie nam całkiem nieźle, bo na 4 zadania udało nam się 3 zrobić. Ale uwaga, zrobimy kolejne zadanie. I teraz Natalia, może zrobimy coś innego, co może... Wspólna aktywność? Nie, to już było chyba. Było, znaku zapytania nie mieliśmy jeszcze. Ja się boję, co tam będzie. Ja też boję, dobra, uwaga. Oby coś w miarę fajnego. Zjedzenie śniadania w restauracji zamiast romantycznej kolacji, tak? No jest lipa, Natalia, nie damy rady tego zrobić, bo jest godzina 15, więc... Nie ma nigdzie śniadania już. Nie ma nigdzie śniadania, poza tym mamy dalej białą dietę, więc nie mielibyśmy za bardzo co zjeść, więc nie, skipujemy, widzowie, i no kolejna dyszka leci na wasze konto. No dobra, w takim razie trafiłem dalej, Natalia, i teraz może przygodę tutaj, co? Bo mamy ją akurat albo tą obok. Weźmy to znaczy do słońca. No właśnie, nie wiem. Dobra, to może tą. No, weźmy tą może najpierw. Odwiedźcie ruiny zamku. Super przygoda. Dobra, słuchajcie, aktualnie jesteśmy w tym oto miejscu, a zwróćcie uwagę, że tutaj mamy zamek krzyżacki i jest opis, że w zamku tak naprawdę została tylko jedna ściana, więc no są to, jakby nie patrzeć, ruiny. No, Natalia, mam tam kilometr drogi. No to idziemy szybko. Robimy chyba, nie? No dobra, jesteśmy na miejscu, za nami, proszę bardzo, piękne ruiny Zamku Krzyżackiego. O, proszę bardzo, to dotyka, więc chyba można liczyć, co, że odwiedzone. No dobra, w takim razie czas złapać kolejne pole i Natalia, jest coś, czego się nie drapaliśmy? Trochę większe wyzwanie. O kurde, no brzmi groźnie, ale dobra, dawaj, najwyżej dyszka dla widza będzie. Znajdźcie, coś jest. Jest, znajdźcie, dobra, to może być ciekawe. Znajdźcie największe zwierzę w zoni. Problem jest z dojazdem, jesteśmy na drugim końcu miasta i zanim byśmy przyjechali, to myślę, że jest 3 godziny, więc widzowie, kolejna dyszka dla was. Dobra, kolejną rzeczą będą drobne przyjemności z tym słoneczkiem. No właśnie, ciekawe, co to znaczy, może coś wiesz, wakacyjnego, nie? Przywitajcie wschód słońca jedząc truskawki białej czekoladzie. No to tutaj mamy dwa problemy. Pierwsze, nie możemy zjeść truskawek, po drugie, nie ma wschodu słońca. Drapiemy no właśnie, drapiemy dalej, widzowie. Kolejną dyszkę właśnie zarobiliście. Jezu, ja bym chciał, widzowie, zarabiać tak szybko jak wy, nie? Nie, no do 3 razy sztuka, no tutaj już musi być coś, co damy radę zrobić, Natalia. Podajcie sobie śniadanie do łóżka, nie, Natalia. Tego też chyba nie możemy zrobić, co? Teoretycznie, Karol, nie jedliśmy jeszcze obiadu, więc możemy podać sobie drugie śniadanie do łóżka. Albo nie, no poczekaj, ja ci mogę podać śniadanie na obiad do łóżka. Nie ma powiedziane, że to musi być rano czy coś. No dokładnie. Dobra, jedziemy na chatę. Śniadanie to będzie po prostu. No dobra, jesteśmy już w domu, jak widzicie, o, ja już sobie elegancko leżę tutaj na łóżku w sypialni i Natalia, czekam na śniadanko do łóżka. O, proszę bardzo, co tam mamy na śniadanie? Płatki śniadaniowe. Super. Pyszne śniadanko do łóżka? Niesamowite, Natalia, śniadanie do łóżka mi zrobiłaś. Zjem i ja zrobię tobie, dobra? Okej. No dobra, ja już swoje śniadanie zjadłem, więc zrobiłem Natalii takie niesamowicie wykwintne bułeczki z kremem takim białym. Podaję Natalię do łóżka, proszę bardzo, to oczywiście śniadanko. Pierwsza klasa, dobra, widzowie, to Natalia je i w ten sposób mamy zaliczone kolejne zadanie. No dobra, mamy jak widzicie 16:06. Na naszej zdrapce jeszcze mnóstwo zadań do zrobienia, więc zdrapujemy kolejne. Tym razem znak zapytania i uwaga, oj, coś długiego chyba. Jezu, widzowie, nie wiem czy widać, ale wymyślcie absurdalne imiona dla zwierząt w sklepie zoologicznym. Co jest za zadanie? Czyli Karol, musimy jechać do sklepu zoologicznego i wymyślić jakieś imiona dziwne, tak? Dla zwierząt, które tam będą. Tak. Biorąc pod uwagę, że my to nagrywamy, to jeszcze spoko, ale wyobraź sobie, że ktoś kupuje tą zdrapkę i serio robi takie zadanie, czaisz? No to co, jedziemy? No jedziemy. Dobra, słuchajcie, wchodzimy do zoologicznego i Natalia, to będzie najdziwniejsza nasza wizyta chyba ever. No dobra, jesteśmy, Natalia. Jakie imię dałabyś temu białemu króliczkowi? Tak normalnie to Puszek, ale tak to pewnie jakaś Genovefa. Właśnie miało być absurdalne. To jest Genovefa, widzowie, to jest Zygfryd. O, tutaj ta mysz to będzie, powiedzmy... Apolonia. Apolonia, o, też może być... O, Natalia, wiem, jakie absurdalne imię dla papugi. Jawor. To zły Jaworek. No dobra, w takim razie kolejne zdanie zaliczone. Póki co idzie nam całkiem nieźle, ale... To się, Natalia, że teraz znowu będzie coś, czego nie zrobimy. Dobra, słuchajcie, drapiemy kolejne pole, tym razem drobne przyjemności i... Spędźcie czas z grą Świecące Kości Miłości. Boże, boję się tej gry. Dobra, słuchajcie, słuchajcie, co to jest i to jest generalnie gra twórców tej zdrapki. Taka troszkę, powiedziałbym, może niekoniecznie na YouTube'a. A nawet jeśli byłaby na YouTube'a, to no niestety nie mamy ze sobą, trzeba było ją zamówić przez neta. No a wiecie, na to nie mamy czasu, więc drapiemy kolejne. Dobra, zdrapaliśmy kolejne pole i mamy, przypomnijcie sobie, jak grać w gumę. No i to robimy, Karol. Robimy to? No, tylko nie wiem, czy mamy gumę, bo tamtą chyba oddaliśmy. No właśnie, my kiedyś nagrywaliśmy, nie? Z gumą jakiś odcinek, ale chyba już jej nie ma, więc musimy kupić. Dobra, mamy już tutaj przygotowaną gumę do skakania i Karol, dawaj pierwszy. Uwaga, to były tak, jedynki, to było chyba, że... O, tak się przeskakuje, nie? Dobrze. Dwójki to było raz,
dwa. Trójki to było chyba raz, dwa, trzy. I do tyłu? Tak? I czwórki to było raz, dwa, trzy. Kurde. To już nie tak równowaga co kiedyś. Już nie te lata. Cztery. No i wystarczy chyba. Tak, że się też tak robiło. No teraz ja jeszcze muszę sobie przypomnieć. Uwaga widzowie, cyk. Brawo Natalia. Jedynka, teraz dwójki. Raz, dwa. Na jednej nodze. Raz, dwa, trzy. No i dobra, zaliczone, no nie ma co więcej. Kolejnym polem, które zdrapiemy, będzie wielkie przeżycie. I Karol, chyba tego jeszcze nie mieliśmy, no czy mieliśmy? Nie wiem, większa już się gubię, ale jak widzicie widzowie, no coraz więcej zdrapanych pól. Ale zobaczmy, co tym razem będzie. Wielkie przeżycie brzmi tak mocno angażująco. Nie, no to jest żart jakiś, Natalia, czy to widzisz? Przespacerujcie się po starówkach czterech stolic europejskich. No i co teraz, Karol? No jak co, no dyszka dla widza i zdrapujemy kolejne. Obawiam się, Natalia, że wszystkie wielkie przeżycia mogą takie być. Więc widzowie, coś czuję, że ktoś z was sporo zgarnie. No właśnie, teraz przygoda. Zagrajcie w ping-ponga w sklepie sportowym. Karol, zrobimy to w Decathlonie. Bez kitu, tam mają stoły, nie? Wystawione. Mam nadzieję, że paletki też są. Dobra, to jedziemy, ale najpierw zjemy obiad. Dobra, słuchajcie, podjechaliśmy pod Decathlon, ale Natalia, tu są same namioty. Ja tu nie widzę tych stołów do ping-ponga. A jest, dobra. Ktoś gra. Ale ciekawe, czy są ich paletki, czy stąd. Zobaczymy. Okej, wyszliśmy do środka i niestety nie ma żadnego stołu. No właśnie, myśleliśmy, że tu będzie, ale chyba tylko ten na zewnątrz, więc dalej idziemy i poczekamy, aż skończą grać, nie? Słuchajcie, mieliśmy już wychodzić ze sklepu, ale patrzcie, co znaleźliśmy. Kartonowy stół do ping-ponga, są paletki, więc. Więc uwaga, Natalia, dawaj, gramy. Aha, chyba. Czekaj, bo jest zepsuta piłeczka, pokaż. Kurde, no nie, ale dobra, czekaj, może się uda. Aha, no prawie wyszło. Dobra, uwaga, jeszcze jedna próba. A, powiedzmy, coś tam było. No zbyt profesjonalna gra to nie była, ale punkt była zdobyty. No, była pęknięta piłeczka, więc robiliśmy co możemy, punkt zdobyty i lecimy dalej. Ale dobra, słuchajcie, zapiemy kolejną zapeczkę, tym razem wspólna aktywność i zobaczymy co będzie. Spędźcie wieczór z planszówkami. W sumie jest już prawie 19, więc teoretycznie można uznać, że jest już wieczór, no to wystarczy, że zagramy w jedną planszówkę, nie? I to już będzie wieczór z planszówkami. Dokładnie. Więc widzowie, jedziemy na chatę i coś tam pykniemy. No dobra, dojechaliśmy do domu, Natalia tam z tyłu, o, proszę bardzo, rozdaję już karty doble, bo jest to chyba najszybsza planszówka, jaką możemy zagrać. Mamy to, let's go, wygrałem! No, Natalia podcięta i kolejny punkt za zrabkę zdobyty. No, słuchajcie, zrobimy kolejny, tym razem małe serce i mam, Natalia, urządźcie piknik. Nie, no, Natalia, gdzie my teraz piknik zrobimy? By trzeba było jechać do jakiegoś parku i w ogóle nie ma co, widzowie, skipujemy to i kolejna dyszka leci na wasze konto, a my drapiemy. Okej, kolejne serce obok i mamy... zagrajcie w bilard. Nie jest napisane, jaki to ma być bilard, więc mam pomysł. Jak widzicie, odpaliłem bilard na telefonie, mamy 8-ball pool by miniclip, czyli gier, którą bardzo dużo kiedyś grałem, mam w ogóle 67 level. Natalia, o, jak widzicie, sobie tutaj pyka. Ja też właśnie odpalam mecz i... No dobra, widzowie, jak widzicie, wygrałem. Udało mi się pocisnąć tego ziomka. Dobra, uwaga, Natalia też już bije czarną i... Jest, mamy to, nie wpadnie biała. Nie, więc Natalia, gratulacje. W takim razie kolejny punkt zdobyty i to, Natalia, był chyba najszybszy punkt w dzisiejszym odcinku. Kolejne pole, które trafiamy, to wspólna aktywność i zobaczmy, co tym razem będzie. Czekajcie, muszę zmienić miejsce. Nie, no nie wierzę, widzowie. Idźcie na basen lub do parku wodnego. Natalia, jest godzina 19:14. Teoretycznie nie musielibyśmy, wiecie, wchodzić jakby do wody i w ogóle moglibyśmy pojechać na basen, ale najbliższy basen od nas jest mega daleko, więc Natalia nie opłaca się robić tak, tego zadania. Skipujemy to, więc kolejna dyszka dla was, a my dalej dropiemy. Nie no, widzowie, nie wierzę. Natalia, odwróć. Jak widzicie, zjedzcie kebaba w parku. Boże, no nie. No z przyjemnością byśmy to zrobili, gdyby nie to, że mamy białą dietę i możemy jeść tylko białe rzeczy jeszcze przez tydzień, więc skipujemy to, kolejna dyszka dla was, a my dalej dropiemy. Okej, kolejne jest chyba do zrobienia. Przypomnijcie sobie, jak się spotkaliście. O! Dla tych, którzy nie wiedzą, nasze pierwsze spotkanie było przed wyjazdem do Chorwacji, tak, nie? Nasi rodzice zorganizowali wyjazd do Chorwacji, bo moi rodzice i Natalii rodzice znali się jakby wcześniej. No i pierwszy raz spotkaliśmy się u mnie w domu. Pod domem. Tak. Tak, uczyłem pod domem właśnie przed wyjazdem do Chorwacji. Tam się, wiecie, przepakowaliśmy z samochodu do samochodu. Dokładnie, no i... bo wy przyjechaliście swoim, a jechaliśmy tak naszym jakby w podróż. No, więc tak to było, przypomnieliśmy sobie, więc punkt zdobyty i idziemy drapać. Kolejne serce to będzie serce drobne przyjemności i uwaga, powiedzcie sobie, co wyjątkowego widzicie w sobie nawzajem. Widzowie, jeśli chodzi o wyjątkową rzecz, którą widzę w Natalii, to to, że nie zje pomidora we wrapie z maka, a pomidora na kanapce jak najbardziej. Powiedz mi, Natalia, jak to możliwe? No, to w tobie wyjątkowe jest to, że zjesz we wrapie pomidora, a nie zjesz na kanapce. Powiedz mi, jak to jest możliwe? No dobra, widzowie, no jesteśmy dziwni, generalnie Natalia, wiecie, kanapka z pomidorem, super. Pomidor we wrapie w maku, absolutnie, trzeba wyrzucić. Próbowałaś, coś innego daj wyjątkowego o mnie. Wyjątkowo zabawne. Jezu, ale naciągane, coś bardziej wyjątkowego. Coś bardziej wyjątkowego.
wyjątkowego. No. Wyjątkowo szybko się na mnie denerwujesz, jak nagrywamy. No dobra, widzowie. Chyba możemy zaliczyć, więc punkt zdobyty, idziemy drapać dalej. Okej, kolejne zadanie to sprawdźcie, kto zdobędzie więcej punktów na kręgielni. Kurde, no teraz z kręgielnią jest podobny problem jak z basenem. Raz, że mamy kawałek drogi, a dwa, że... Nie trzeba rezerwować tory, bo są wakacje. No właśnie, więc mogłoby być ciężko, ale w sumie odwiedzimy kręgielnię na Wiarze i tam zobaczymy, kto zdobędzie więcej punktów. Dobra, słuchajcie, mamy odpalone na telewizorze. Natalia, możesz pokazać, powinniście wszystko widzieć. Wow! Ajajaj, ile punktów będzie? Mamy 6 punktów, no jakby jedną rundę, Natalia, czyli jeszcze jeden rzut, nie? Dwa rzuty zróbmy, dobra? Czyli po jednej rundzie każdy. Okej, okay, dawaj. Uwaga, patrz co się dzieje. Ajajaj, nie wszystkie, ale 9 punktów na moim koncie, proszę bardzo. Dobra, słuchajcie, teraz czas na Natalię, uwaga, ja podejdę do telewizora, zobaczymy jak jej pójdzie, cyk, poszło. O Boże, Natalia, o Jezu, jeden punkt w pierwszym rzucie, ale masz jeszcze jeden. Uwaga, widzowie, poszło. O Boże, Natalia, zero punktów, no mistrzem bowlingu to ty nie będziesz. No nie, Natalia, pojedźcie na plażę skuterem. Czemu nie samochodem? No właśnie, czemu nie samochodem? I w sumie jest aplikacja do wypożyczania skuterów, ale... Nie mamy tam konta, więc muszą zaakceptować prawko, a to trwa 24 godziny. Do 24 godziny, ale no nie wiemy kiedy to zrobią, więc nie, na teraz skipujemy, bo to za długo potrwa. Okej, i tutaj mamy, kupcie dziwny drobiazg na film targu. Ty, Natalia, jak są te stoiska, nie? Przy plaży, to myślisz, że można to potraktować jako pchlitar, czy nie? Trzeba byłoby sprawdzić definicję. Kurde, widzowie, wpisaliśmy w Google pchlitarg gdański, jak widzicie, jest coś takiego, ale niestety jest on otwarty tylko w niedzielę od 9 do 15, więc no chyba musimy stracić punkt i kolejna dyszka trafia na wasze konto. W sumie dla was to spoko, jak omijamy jakieś zadanie, bo wtedy dyszka wlatuje do puli, którą no zgarnie jeden z widzów i wszystko, widzowie, wskazuje na to, że za to zadanie też dostaniecie dyszkę, dlatego że jest napisane weźcie udział w degustacji wina, najlepiej w winnicy, ta, jeszcze wszystkie do tego. A nie możemy wziąć łyczkę białego wina po prostu? Nie no, jest najlepiej w winnicy. Najlepiej, ale nie jest powiedziane, że musi być tam. A jak będziemy gdzieś siedzieli, to chyba, że ty zrobisz degustację i po prostu weźmiesz łyczka. No właśnie. Chyba git jest napisane weźcie udział, więc po prostu ty bądź moim kelnerem. W takim razie, Natalia, proszę bardzo. O, tutaj kieliszek. Tutaj mamy jakieś winko, które znalazłem w domu. Polewamy. O, tyle do degustacji. No dobra, pachnie spoko. Ja się na winach nie znam, więc zobaczymy. No właśnie, my tak widzowie za bardzo win nie pijemy. Mina taka średnia, Natalia. To jest ciepłe. A, no w sumie tak, bez szafki, nie? Jak szampan. Dobra, ale nie ma co widzowie, degustacja zaliczona, więc punkcik zdobyty. Kolejne zadanie, które mamy zrobić, to Natalia, uwaga, opowiedzcie sobie o swoich ulubionych książkach. No zbyt długie opowieści to raczej nie będą, dlatego że ani ja, ani Natalia książek zbytnio nie czytamy, ale pamiętam, Natalia, właśnie, że moją ulubioną książką w podstawówce była Ania z Zielonego Wzgórza, ona była taka gruba. To była pierwsza i ostatnia chyba książka, jaką przeczytałem w całości, nie? No właśnie, ja chciałam powiedzieć, że ja mam takie wspomnienie z książką z liceum z lalką, ja przeczytałam lalkę. Przeczytałaś lalkę? Ona była taka, no i mi się mega podobała, bo to była jedyna lektura, która była napisana fajnym językiem i fajnie się ją czytało. No w streszczeniu też fajnym językiem była napisana, więc trochę naciągana, ale chyba można uznać, że opowiedzieliśmy sobie o naszych ulubionych książkach. Ja pierdzielę, widzowie, co to jest, uwaga! Podrywajcie się w pubie, udając, że się... Nie znacie, nie no. Jezu, widzowie, jaka cringe'owa to będzie, masakra. Ale mam pewien pomysł. No. Teraz na plaży są te puby wystawione. No. Idziemy tam. No ale jak mamy się podrywać tam? No, zobaczmy. Dobra, no. Nieważne, widzowie, jedziemy, ale przygotujcie się na ostre zmrożenie. Ty, widzowie, jaka tam laska siedzi. Nie, muszę iść zagadę, czekajcie. Ej, sorry, wolny ten leżak jest? Można go? Tak, można. Nie no, niemożliwe, że tego już na sama jest. Serio, wolny? Serio. Cześć, Karol, jestem, to może ja się dosiądę, co po prostu? Serio, o! Jezus Maria, widzowie, błagam, zaliczcie nam to, bo ja nie mogę ze śmiechu wyrobić, nie? Ale dobra, widzowie, koniec tej klinczówy, mam nadzieję. Czas na kolejne zadanie, Natalia, które teraz zrobimy? Przygodę? Dawaj, przygodę. W ogóle robi się powoli ciemno, więc trzeba się streszczać. Odkryjcie nowe miejsce w waszej okolicy, o! Ty, Natalia, jakbyśmy po prostu weszli tam do jakiegoś sklepu z pamiątkami nowego, bo tam nigdy nie byliśmy, więc... Jak będzie, to możemy iść poszukać. Jakby to będzie nowa rzecz dla nas, nowe miejsce, nie? Więc możemy spróbować. Ty, Natalia, pizzeria, wiedziałeś, że to jest pizzeria? Szczerze mówiąc, to nie, bo zawsze wychodzimy tam. No właśnie, tam zawsze stajemy. My idziemy tam. Czekaj, chodź, wejdziemy do środka, zobaczymy jak wygląda w środku, nie? Jest menu. A, zamknięte. No dobra, ale tak tylko ładnie w środku macie. Trzeba będzie kiedyś paść. Dobra, dzięki. Zapraszamy. Dzięki, jemy. No niestety, słuchajcie, kuchnia zamknięta i tak byśmy nie zjedli, ale nie? Ale mieliśmy faktycznie nowe miejsce i wydaje mi się, że kiedyś tutaj przyjdziemy. Przyjdziemy, bo mega ładnie wygląda w środku na twoim kanale, widzowie. Na jakimś vlogu z Natalią tutaj przyjdziemy. No i zobaczymy jak będzie, wiecie, smakowało. Ale dobra, nie ma co, słuchajcie, drapiemy dalej. Tym razem trochę większe wyzwanie. Oj, obawiam się, że może być jakieś trudne, ale sprawdźmy. A jest pójdźcie na mecz. Ej, w sumie? Ty, Natalia, jakbyśmy poszli zobaczyć, czy nie grają w
w tę siatkówkę plażową? Widzowie, wchodzimy na plażę i proszę bardzo. Natalia, jeden, drugi, trzeci mecz tam. Aż ty, Lukaru, to ja się nie spodziewałam. Mieliśmy pójść na mecz i jesteśmy, nie? Siedzimy chwilę, pooglądamy i zrobimy w międzyczasie kolejne. Okej. Okay. No słuchajcie, lecimy z kolejnym znakiem zapytania i tym razem błagam, oby nie żadna cringe'owa. Popatrzcie na swoje miasto okiem turysty, ty, Natalia! Karol, jesteśmy w idealnym miejscu. Po pierwsze, plaża i morze. Bez kitu. A po drugie, molo w Brzeznie, na które przychodzi bardzo dużo turystów. Wydaliśmy się zadanie. No właśnie, zaliczone, nie? Dobrze, idzie, widzę, bo trochę przyspieszyliśmy, a kolejne zadanie to... Pójdźcie na kolację w ciemności, ty! Kurde, Karol, to jest pójście, więc chyba sami nie możemy sobie zorganizować tej kolacji, no nie? Chyba nie. Dobra, skipujemy. Dyszka dla widzów, lecimy dalej. Próbujemy z kolejną przygodą i uwaga! Coś długiego! Kurde, też trudno, Natalia. Pojedźcie pociągiem do miasta, w którym nigdy nie byliście. Na początku pomyślałam o SKMC, ale ona jedzie przez Rumię, Redę i Wejherowo i tam wszędzie byliśmy. No właśnie, nie, nie damy rady. Skip też, kolejna dyszka dla widza. Wzięliśmy teraz, słuchajcie, trochę większe wyzwanie. Idźcie na kurs gotowania? Nie, dobra, też skip, widzowie, lecimy dalej. Idźcie na zimowy spacer w zakochanych rękawiczkach, też odpada. To Natalia, pewnie ta śnieżynka to będzie też coś zimowego, więc drapmy, bo pewnie też odpadnie. Nie wiem, czy dobrze to widać, ale jest wypijcie grzaniec na jarmarku. No to też niestety skip. Nie, no dlaczego? No zorganizujcie ognisko, jak my ognisko zrobimy? Natalia, jakieś ognisko, jest szansa w ogóle? Nie wiem, czy jest szansa, trzeba by było znaleźć w ogóle miejsce, gdzie można robić, bo nie wszędzie można przynieść sobie odpalić ognisko. Nie, no nie? Też, widzowie, odpuszczamy, kolejne nie, zadanie. Dobrą pasy już wcześniej. No, ale teraz widzowie, patrzcie, ile zarabiać hajsu, bo... No przypominam, że każde niezrobione zadanie to jest 10 zł, które trafi do kogoś z was. Masz coś, co zrobimy, uwaga? Sprawdźcie się na siłowni, na przykład pod chmurką. Czyli taka siłownia miejska. Dokładnie. Dobra, idziemy. Dobra, widzowie, jesteśmy na siłowni pod chmurką. Natalia, dawaj, próbuj się podciągnąć, uwaga. Zbliżymy się. Delikatniej. O, i teraz góra i znowu i dół. Ale szybciej. Ale nie do końca, nie puszczę do końca. Cyk i już, i już. Sześć. Dobra, już. O Jezu. Dalej, patrzcie, raz, dwa. Ale jak to lekko idzie, leciutko, no ja byłam w szoku. Ty oszukiwałeś trochę. Dobra, wygrałeś już. Dobra, słuchajcie, zanim się ściemni, lecimy z kolejnymi wyzwaniami. Zróbcie śmieszne zdjęcia w fotobudce. Natalia, Galeria Metropolia, pamiętasz ta fotobudka, gdzie kiedyś byliśmy, taka zepsuta cała. Tylko trzeba mieć 10 złotych, mamy? Jak 10, tam dycha kosztowało? Tak chyba, no. Podeszliśmy pod samochód, ale stwierdziliśmy, że wiecie co, zamiast... Stwierdziłeś. Ja stwierdziłem, że zamiast zadawać dychę na jakąś fotobudkę z kamerską, bo byliśmy raz mniej, te zdjęcia były tam tragiczne. Wolimy oddać dyszkę w ręce wasze. Próbowaliśmy znaleźć inną fotobudkę, ale no. Nigdy nie możemy znaleźć. Wiem, że na Starówce było, ale to jest też niedaleko, nie? No właśnie, bez sensu, bo wiecie, ani tutaj będzie fajne zdjęcie, ani tutaj będzie fajny content, więc Natalia, skipujemy i lecimy z kolejną zrabką. Zjedzcie kolację na statku. Dobra, jedzenie na kolację kupionej, teraz idziemy na nasz statek. Widzowie, oszukamy system, dlatego, że jak widzicie, znaleźliśmy plac zabaw, na którym jest statek. Dobra, jesteśmy, słuchajcie, już na pokładzie, proszę bardzo, tak to wygląda. Ja mam kefir i suchą bułkę, Natalia ma suchą bułkę i wodę. Tak, będzie smacznego, Natalia. A, ty już jesz? Dobra, ja też idę jeść, widzowie, naszą kolację na statku. No dobra, wróciliśmy do domu i powiem wam, że sytuacja nie jest za ciekawa, dlatego, że jest prawie 22 i zdrapaliśmy dzisiaj około 40 pól, z czego udało nam się zrobić chyba tylko 21, więc gdybyśmy tu skończyli odcinek, to ktoś z was otrzymałby 790 zł, bo no 79 zadań na ten moment mamy niezrobionych, ale challenge trwa do jutra, do godziny 14, więc jeszcze jutro, słuchajcie, będziemy próbowali no, robić te zadania, których nie mamy zdrapanych. Szczerze mówiąc, myślałem, że będzie to szło trochę szybciej, no ale jak wiecie, było sporo jeżdżenia, my też jesteśmy już zmęczeni, więc na dzisiaj kończymy i widzimy się rano. No dobra, witamy was kolejnego dnia i niestety, widzowie, mamy dwa problemy. Po pierwsze, wczoraj montowałem to, co nagraliśmy i ten film trwa już teraz 23 minuty, więc no, musimy się mocno uwijać. A po drugie, przez to, że montowałem ten film do trzeciej, nie mogę dzisiaj wstać, jak widzicie, jest prawie 12. To znaczy, Natalia, że musimy mega przyspieszyć, bo mamy jeszcze, jak widzicie, mnóstwo pól niezdrapanych, a no głupio byłoby zostawić, wiecie, jakiekolwiek pole niezdrapane. Dlatego, Natalia, do 14 musimy zdrapać wszystkie pola, no i zrobić te, które będą najkrótsze. W takim razie drapiemy pierwsze i uwaga, zagrajcie w grę komputerową z lat 2000. To zadanie akurat jest do zrobienia, bo jak widzicie, jest taka gra stara, Icy Tower. Osoby w naszym wieku na pewno ją kojarzą. Ona jest z 2001 roku, więc możemy w nią zagrać. No, słuchajcie, Icy Tower pobrany i zwróćcie uwagę, jaka to jest gierka. Patrzcie, osoby w naszym wieku na pewno ją kojarzą. Jezu, Natalia, czaisz? Jakie wspomnienia? Kiedyś to były gierki, nie to co teraz. Dobra, to zadanie zaliczone już. Tak, ale mi się fajnie gra. Dobra, nieważne, widzowie, zaliczone, lecimy dalej. Zaśpiewajcie wspólnie karaoke. Dobra, też to zrobię, Natalia. Dobra, widzowie, zatkajcie uszy, uwaga. Śpiewamy Mister Polska Złote Tarasy. 3, 4. Ja widziałem, jak wychodziła ze złotych tarasów. Jej uśmiechu nie...
Boże, Natalia, ten odcinek to jest kompromitacja dla nas jakaś, nie? Zaliczone! Wyjedźcie za miasto, by pooglądać gwiazdy. Dobra, to odpada. Podziwiajcie miasto z punktu widokowego. Ty, Natalia, nie ma napisanego jakiego punktu widokowego. Co jakbyś zrobił sobie na balkonie punkt widokowy, bo tam widać trochę miasta. Widać. Dobra, chodź, idziemy. Dobra, jesteśmy na balkonie, ale widzowie, no nie możemy wam tego pokazać, żebyście wiedzieli, gdzie mieszkamy. Natalia, o, tam, proszę bardzo, widzisz to? Tam dźwigi, coś tam się dźwigi, buduje nowego. Tam jakiś ładny taki parczek, więc... Dobra, chyba zaliczone, co? Obejrzyjcie film podczas letniego kina plenerowego. Nie dam rady, odpada. Znajdźcie wyjście z labiryntu w polu kukurydzy. No nie, widzowie, też nie damy rady nawet dojechać tam do 14, więc odpada. Spędźcie cały dzień w łóżku. Nie ma co, Natalia, drap kolejne od razu, bo już tego nie damy rady zrobić, bo wyszliśmy. Popłyńcie kajakiem w ciekawe miejsce, też odpada. Obejrzyjcie seans w planetarium również. Pomóżcie w nauce dzieciom z domu dziecka. Kurde, Natalia, raz, że nie damy rady dojechać chyba do 14, a dwa, że są wakacje, nie? Więc chyba teraz tam się za bardzo nie uczą, co? Weźcie udział w zajęciach z jogi. O, i to możemy zrobić, odpalając jogę na YouTubie. Dobra, w telewizji mam odpalone już zajęcia jogi i Karol. Dobrze? Dobrze. Czujesz się zrelaksowany? Nie, dobra, czuję się zmęczony, ale chyba można liczyć, co? Tak, wziąłeś udział w zajęciach jogi. Zdobądźcie szczyt górski. No nie damy rady, Natalia. No do zakupanego nie dojedziemy. No nie, odpada. Twórzcie album z wydrukowanymi zdjęciami. O, to Natalia damy rady zrobić, bo kilka odcinków temu Natalia wygrała drukarkę, z której jak widzicie można odrukować takie zdjęcia z telefonu. Mamy kilka wydrukowanych, one są teraz z czerwca, więc zróbmy, no właśnie, z kartki album. Nie będzie może najładniejsze, ale jakiś tam będzie. Te zdjęcia są o tyle fajne, słuchajcie, że po wydrukowaniu można je jakby odkleić, nie? Ten tył w sensie i... O, proszę bardzo, i wkleić do albumu. Okej, druga fotka tutaj. No i widzowie, nasz album gotowy, proszę bardzo, wygląda tak. Natalia, otwórz go. No i proszę bardzo, są zdjęcia, więc zadanie zaliczone. Idźcie na ściankę wspinaczkową. No, słuchajcie, jesteśmy na ściance wspinaczkowej, co prawda na placu zabaw, ale... Ciepło ci poszło dotarcie na samą górę. Zaliczone, co? Zaliczone. Weźcie udział we wspólnej sesji zdjęciowej. Łatwo, Natalia. To będzie, widzowie, amatorska sesja zdjęciowa. Uwaga, jest, okej, proszę bardzo, tutaj robi nam zdjęcia telefonem, więc sesja jak najbardziej się odbyła i punkt zdobyty. Wykupcie lot samolotem za mniej niż stówę? Nie, no to bez sensu. Lepiej dać widzowi dyszkę, tak jest. Zorganizujcie tematyczny maraton filmowy, okej? I Karol, to jest do zrobienia. Jak? Obejrzyjmy TikToki związane z psami. To jest film, zrobimy sobie mini maraton, obejrzymy kilka i będzie zaliczone. Dobra, słuchajcie, mamy odpalone TikToki z psami. To już jeden, to już obejrzany. Możemy ci dalej, uwaga, kolejny film. Dobra, też już obejrzany, dawaj kolejny film. To będzie, widzowie, bardzo szybki maraton. Jezu, dobra, chyba zaliczone, co? Zaliczone. Maraton filmów na TikToku, widzowie, tego jeszcze nie grali. Urządźcie turniej w badmintona. No nie, kurde, Natalia, nie mamy tutaj, nie? Nie mamy, musielibyśmy znowu jechać do Decathlonu. I kupić chyba. No. Nie, dobra, odpala, lecimy dalej. Odwiedźcie okoliczną miejscowość na rowerze. Nie, za długie, też nie dam rady. Zorganizujcie tydzień pozbywania się niepotrzebnych rzeczy. No, wszystko fajnie, tylko do końca została nam godzina 10 minut, więc no, obawiam się, że tygodnia nie dalibyśmy rady. Odwiedźcie miejsce, w którym kręcono znany film. Dobra, słuchajcie, Natalia szuka tu jakichś miejsc z filmów, ale powiem wam, że kurde, tak średnio. Starówka w Gdańsku. Nie, za daleko. Dobra, nie ma co, Natalia. Bardziej się opłaca skipnąć i dać dyszkę dla widza. Gdyby to był Kraków, to dalibyśmy radę, ale niestety w Trójmieście nie ma, więc odpada. Spędźcie wieczór w teatrze. No też odpada, bo 14 kończymy. Spróbujcie strzelania na strzelnicy. Karol, na też odcinek potrzebowalibyśmy chyba 200. Bez kitu, widzowie, żeby zrobić wszystko dokładnie, to trzeba byłoby co najmniej 2 tygodnie nagrywać, więc odpada. Ale w ogóle, widzowie, jak widzicie, coraz więcej mamy już puls drapanych. Lecimy teraz z przygodą. Spędźcie nas pod namiotem, też odpada. Idźcie na imprezę przebieraną, też nie damy rady. Zorganizujcie wycieczkę do ulubionych miejsc dzieciństwa. O, Natalia, obok jednego miejsca jesteśmy, nie? Mamy, widzowie, plac zabaw, Natalia, chodź, idziemy na wycieczkę. Zapraszam. Widzowie, każdy z dzieci miał okres, gdzie plac zabaw był ulubionym miejscem, proszę bardzo. Natalia idzie na bojaczkę. A dobra, to jest jedno miejsce, tam było do ulubionych miejsc, czyli musimy jeszcze jedno. Mam pewien pomysł chyba. No i podjeżdżamy, widzowie, McDonald's, czyli ulubione miejsce naszego dzieciństwa. Zawsze wycieczka do Maca to było ogromne wydarzenie, więc wjeżdżamy właśnie, słuchajcie, na teren Maczka i myślę, że chyba możemy uznać, że odwiedziliśmy to miejsce. Kolejny, co zdrapaliśmy, to zafundujcie sobie godzinną sesję przytulania i za godzinę tutaj będziemy po challenge'u, więc odpada. Idźcie na paintball laserowy, też raczej odpada, bo nie zdążymy. Uwolnijcie się z escape roomu, też na to nie zdążymy. Kurde, no wszystko długie. Wykąpcie się w jeziorze w czasie deszczu. No niestety, widzowie, na deszcz się nie zanosi, jeziora też w pobliżu nie ma, więc odpada. Zagrajcie w siatkówkę w nawiasie morze plażową. Plażowej chyba nie damy rady, Natalia, ale przyszliśmy do Decathlonu, bo tutaj, o właśnie, proszę bardzo, są piłki do siatki i Natalia, uwaga, próbujemy grać, cyk, cyk. Kurde, widzowie, nie mogę tego dobrze nagrać, ale no, pograliśmy, więc możemy uznać za zaliczone. No dobra, słuchajcie, lecimy dalej i tym razem mamy upieczcie razem niezwykłe ciasto, dobra, to skip. Pełnijcie 5 dobrych uczynków, chyba też nie zdążymy, co? Co? Wypijcie szampana na wulkanie, dobrze widzę? Lecimy na Fuerte albo do Włoch. No masakra, widzę te zdania, skip.
flipujemy, no nie damy rady. O, spróbujcie jazdy na longboardzie. Natalia, dobrze nie odjechaliśmy od Decathlonu, bo jak widzicie jest tam, idziemy zobaczyć, czy mają longboardy. No dobra, słuchajcie, są longboardy, proszę bardzo, tak to wygląda i Natalia chyba może testować, nie? One są w folii jakby, więc jak stanę, to nic się nie stanie. Dobra, przetestowane, więc zaliczone. Wybierzcie się do parku linowego. No raczej nie zdążymy. Dobra, to chyba damy radę zrobić, mamy zjedźcie coś, czego jeszcze nigdy nie jedliście. Dobra, przyszliśmy do Klerka i mamy Natalia taką jakąś, zobacz, ich czekoladę. No jej na pewno nigdy nie jedliśmy. No czekolada Eco Plus, widzowie. Ekonomia codziennych oszczędności, co? Jest wiele, więc na białej diecie możemy ją wziąć, więc weźmiemy i spróbujemy. Dobra, czekolada otwarta, ale często się będzie ma czasu. Mega dobra, tak szczerze mówiąc. Dobra. Smakuje jakby dla czekolada, nie? No. Słuchajcie, zostało nam 13 minut, więc drapiemy wszystko do końca. Idźcie na rolki upływy. Odpada. No to niestety też odpada. No to niestety też odpada. Dobra, to też odpada. Tego też nie zdążymy. Do spa raczej też nie pojedziemy. O, Natalia, masaż zdążymy sobie zrobić. Dawaj, czekaj. Uwaga, widzowie, robimy masaż pleców. Jak Natalia? Dobrze jest? Super. Super. I zawsze pani na pazurach masuje dłonie, wiesz? Co jest? Palce mi urwiesz zaraz. Dobra, wystarczy. Zaliczone, Natalia. No tego w 6 minut raczej też nie zdążymy. No to niestety też odpada, chociaż to byłoby ciekawe. No to chyba w 5 minut też nie do zrobienia. To też nie. Co? Nie, no dobra, tego też nie damy rady. Tego raczej też nie. To też bez szans. Natalia, mamy 2 minuty, dawaj. To też odpada. No nie, widzowie, 14, więc więcej nie damy rady niestety już zdrapać. Udało nam się zdrapać tyle, no parę pól jeszcze zostało, ale wracamy do domu i tam zrobimy podsumowanie. No dobra, wróciliśmy do domu i z naszych obliczeń wynika, że udało nam się zrobić 34 zadania. To oznacza, że nie zrobiliśmy 66 zadań, ale zgodnie z umową, za każde niezrobione zadanie mieliśmy dawać wam 10 zł, więc po dzisiejszym odcinku ktoś z was otrzyma od nas prezent, no do 660 zł. Żeby mieć szansę na taki prezent, wystarczy, że zostawicie łapkę w górę pod tym filmem, zasubskrybujecie mój kanał i w komentarzu napiszecie, kupiłbym albo kupiłabym za to, no i piszecie jakąkolwiek dowolną rzecz. 8 lipca o godzinie 20 wybierzemy zwycięzcę, przypniemy komentarz zwycięzcy na samej górze, więc będziecie widzieli, kto wygrał, no i po prostu kupimy danej osobie to, co napisała w komentarzu, no właśnie do 660 zł. Tą rzecz zamówimy po prostu na wasz adres albo do paczkomatu, jeśli nie chcecie podawać adresu, więc no wydaje mi się, że zasady mega proste. A, tylko ważne jest to, żeby to była jedna rzecz, nie kilka, ani nie kilkanaście, tylko jedna rzecz do 660 zł. Ale na tym sobie kończymy, bo ten film i tak jest już mega długi, więc subskrybujcie kanał, trzecią łapkę w górę, wbijajcie do Natalii, trzymajcie się i na razie!